Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i drodzy widzowie, po 2 albo 3 latach, muszę to sprawdzić dokładnie, wracamy z serią, która jest no ikoniczna na moim kanale, a pierwszy odcinek nie mogę zacząć z nikim innym jak z Jacobem, także siemanko. Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Czy jesteś gotowy na wojnę, która się tutaj rozpęta zaraz? Mam nadzieję, że tak. Wiesz co, jeden już mi tak mówił z Gorzowa i musiał robić nowy draft. Mówisz? Także mam nadzieję, że tak będzie też tym razem. Słuchajcie, oczywiście do Jacoba pod spodem link macie w opisie, więc proszę wbić, zostawić serdecznego suba i oglądać odcinki. A my teraz przechodzimy do wojny draftów. Mam nadzieję, że każdy z was zna tą serię. Nie wiem ile lat już temu ona została u mnie wymyślona, z 6-7 już bardzo dawno. Słuchajcie, wybieramy sobie numery od 1 do 5 oczywiście. Seria jest starsza niż niektórzy z was. Ciekawe, czy jest... Nie, no bez przesady, że tu 7 lat. Może przesadziłem troszeczkę, przepraszam, widzowie. Dobra, tyle lat temu to nawet jeszcze Manchester dobrze grał w piłkę, ale to... Ale na pewno mamy widzów, którzy urodzili się po naszym rozpoczęciu nagrywania, to na 100%. Po naszym rozpoczęciu nagrywania? Na pewno paru takich jest. Znaczy wiesz, w stylu, że... 2012. No 2012, to... no już dyszka, nie? Jak ktoś ma 10 lat i to ogląda, dajcie znać. Dobra, Jacob, od 1 do 5, po prostu. Dobra, no to... wiesz co, a tak, a czemu nie 5? Ja zawsze nie lubię wybierać piątki, tak, bo zawsze mam wrażenie, że na piątce zawsze jest coś słabego. Tak, dlatego ja tak mam z 1, więc wybierz 1. I kapitana ciekawy, możesz sobie wybrać sam, oczywiście. Jestem ciekawy tej formacji, ci powiem, bo jeszcze nią nie grałem. O, no nie, no jak mam kapitana wybrać, to dla mnie... Kurde, no i teraz... Weź Smolarka i nie gadaj. Dobra, nie no, wybieram jego, bo kurczę, to w drafcie jest akurat bardzo słabe i mam nadzieję, że to poprawią, że jeżeli masz lewego pomocnika i lewego... Wiesz, o co chodzi, że jak masz lewego skrzydłowego, a nie masz lewego skrzydłowego... No. W formacji, to on jest nieużyteczny tak naprawdę. Tylko z ławki, racja. Tylko z ławki, no. No dobra, ja wybrałem kapitana. Jako, że jesteś gościem, Jacob, to możesz pierwszy mówić, który numer, ojej. Dobra. Okej, okay, no to weźmy, słuchaj, byliśmy na piątce, to teraz jedyneczka, dobra. No już mam wykrzyknik. Trójkę. No i o te wykrzykniki chodzi. U mnie trójeczka, tak? Tak. Dobra. Na razie to tak, a dobra, zobaczymy. Okej, okay, no to oj, jestem ciekawy. Dobra, weź sobie jeszcze raz piątkę. Piątkę weź, panie, piątkę, numer piątkę. Dwa. Dwa ja, tak? Tak, co to jest? Dwa. Okej, jestem ciekawy. To bez różnicy. No to teraz sobie weź trójeczkę. Weź dobra. Trójeczkę, no. To może czwórka. Czwórka. Dobrze, że tutaj wybierałeś cokolwiek, bo te karty były fenomenalne. O, widzę, że kontynuujemy dobrą passę. U ciebie niech będzie teraz... Dwa. Dwa na 10. Jak stare, dobre czasy pokazuje, że to wybiera. Numer 5. Kurczę, no ja bym chętnie to zrobił, gdybym miał jakiekolwiek dobre wybory tutaj na razie. Ja tak na razie średnio. Ja, ojej. Ja będę musiał chyba włączyć jakieś umiejętności niesamowite tutaj, bo... Dobra, 4. 4 u ciebie. Chyba teraz już wszystkie już wykorzystałem. No u mnie też raczej... 3 poproszę, jak coś. Paradoksalnie wybrałeś chyba... O, jest zawodnik Manchesteru. Okej, okay, jest. To go nie wybierzesz, bo wybierzesz zawodnika z numerem 3. Ajajajajaj. Nie trafiłeś, dobra. Jeżeli dobre. Byś wybrał no? mi trójkę też, to będę wdzięczny. Trójkę to będziesz... Ojej, to będziesz wdzięczny, to weź... I teraz czy to jest podwójna psychologia, czy nie? Czekajcie. To weź tą trójkę. No dobra, dziękuję bardzo. Najwyżej powiem, że no ja jestem gościnny. Nie, no akurat to nie był jakiś wybitny zawodnik, to po prostu był, który mi tam pasował troszeczkę do zgrania, żeby go mieć. Tutaj dobra, jest tylko jeden zły wybór tak naprawdę. Jeden zły wybór? A na którym miejscu? A nie powiem ci. Dobra, wydaje mi się, że jest na miejscu drugim, więc powiedziałbym normalnie 4, ale wybierz 1. Dziękuję. Pięknie. Ale kurde, tak poczułeś chyba wenę, bo to zawodnik Manchesteru. Piąteczkę. Celo United?
Tak, serio United, dobra. Piątkę możesz wziąć. Okej, zabrałem piątkę. No dobra, no. Jestem ciekawy, co tu jeszcze... No, no nie... To jest grania, ale mam póki co zero. No, a czekaj, ile? Preview ja selection. Mam zero. Masz serio zero? Serio. Ja mam 9. No, kurczę, to nieźle tam poleciałeś. To nie ja, tylko ty, ja nic nie robię. Ja tylko no ja, przepraszam. Dobra, czekaj, wybieram ci teraz, uwaga. 4. 4, no. Widzę tą czwórkę tam. Dobra, mam 2 zgrania dzięki tobie, dziękuję. Nie ma problemu. To poproszę 1. Okej, okay. No jakby znowu, tak naprawdę, co byś nie wybrał, byłoby źle. U mnie jest 1 dobry wybór teraz, w miarę. Okej, okay, to wybierz w takim razie... A piąteczki dawno nie było. To był ten najgorszy. Z wykrzyknikiem. Tak, to 2. Z wykrzyknikiem. 2, tak? Okej, okay, okej. Okay. No... No, zgrania mam 12 już, nie? Zgrania mam 12. O kurde. No. Tak jak na stare 50. No, coś takiego. Na stare... Pamiętasz te czasy, dobre? Kiedy to zgranie to jak było? Nasi rodzice teraz rozmawiają tak, sobie tak. O pieniądzach starych, nie? Dokładnie. Dobra, w takim razie proszę wybierz u ciebie 2. No, nie jest źle. Przynajmniej się zgranie poprawiło. Dobra, to numer 4. I dobra, ja idę na ławkę. 4. Ja też właśnie teraz na ławkę i teraz się będzie działo. Teraz jest, mam nadzieję. No to się podziało. Widzowie. Jest nie, wysoko. Jest wysoko, jakby nie mogę się doczekać na ten. 1 u ciebie. Dobra. 5. No dobra. Kurczę. Kurczę, mało kart wow. Specjalnych coś mi się pojawia. O, dobra. Skup się teraz. Skup się, dobra? Tak, tylko najpierw ty mi powiedz, ja się skupię. Dobra, to teraz skupiam się i mówię u ciebie 4. O rady, nie, to się nie skupiłeś zbytnio. To za karę masz też 4. Chociaż nie wiem, czy to kara. No, idealnie, dokładnie, idealnie zrobiłeś to, co chciałem, żebyś zrobił. Tylko zorientowałem się, że mi się ten zawodnik nie przyda z jednego powodu, nie? Pozycja? No, CF, tak. O kurde. Ja mam CF, możesz mi go dać, nie ma problemu. O, dobra. O Jezu, Lachu. Skup się, proszę, jest tutaj twój ulubiony zawodnik, napastnik jaki jest. Na pewno nie, on mi kupon wczoraj zepsuł, gnój jeden. Dobra, dobra, to pierwsze u ciebie, wybierzmy 3. No, to bez różnicy było w sumie. I mam się skupić teraz, tak? Tak, skup się, bardzo dobrze się skup. No nie wiem, gdzie on może być, byle w Morata nie trafić, kurde, 2. Ostatecznie, definitywnie? Tak. Bez telefonu, 2. Ale, kurczę, aha, bo ty o Moracie myślałeś. A widzisz, że ja nawiązałem do innej rozmowy naszej. Do kogo? O napastniku, którego mi poleciłeś w FIFA 23. O nie, ten garbaty, kurde, z City. Ta, dokładnie tak. O nie. Ach, ale powiem i tak, że wybrałeś zawodnika, który jest droższy od niego. Droższy? O kurde. Droższy, no. Tylko, że mi do składu średnio pasuje, no niestety, bo znowu to zgranie jest problemem. To jest wysoko. No dobrze, 2 u ciebie. Okej. Okay. Ale z ławeczki wejdzie. Mój chyba też, bo kurczę, wrzuciłbym sobie go skama na CM, ale nie mogę. Skama to wiesz, ty tam nie skamuj, proszę cię. Numer 5. Dobrze, dobrze. No i teraz, proszę. Tu mi jest obojętne w sumie. Okej, okay, no mi też. Znaczy, niby fajne, ale tak nie do końca. No to 1 u ciebie. Masz też wrażenie, że karty non-rare się mniej odznaczają od tych rare? A to ja tam mam wrażenie w każdym FIFA. Czy tak odcieniem tak jakoś? Za mało są, się różnią. Dobra, to weź 4 chyba? 4? 4. No i fajnie, bardzo sympatycznie. Szkoda, mówię, że znowu jest sytuacja, w której nie mogę tej karty użyć praktycznie. Chyba, że na zmianę. Dobra, u ciebie w takim razie teraz 3. Mhm. No też go nie mogę użyć. to 1. O, 1 nie było dawno. No come on, no FIFA, dajcie coś lepszego, czym ja mam grać? O ma, kurczę, garbatego i tak dalej do wyboru, a ja co? Nie, aha, no, do wyboru, dobra, okej. Okay. Znowu, ej, no przecież zobaczcie, widzowie, widzicie teraz moje pozycje, tak? Wiecie, jaką mam formację, zobaczcie, jakie pozycje mam do wyboru. Żadna z tych 5 kart nie ma żadnego zgrania, nie, u mnie.
Wybierz kogo chcesz, bo to nie ma znaczenia. Jedynkę chyba, tak? Chyba jeden. A ja zaczynam, dobra. No to pierwsze tobie wybieram piątkę, o tak powiem. Obojętne mi to było. Takie jaśki, że masakra. Czwórkę. Kolejną, czwórkę. Quattro. To u ciebie proszę... Może o teraz? Dwa. Jest dobrze w sumie, ale z ławki go muszę wpuścić. Okej. Okay. To też dwójkę weź. Też dwójkę, tak? No w końcu! Okej. Okay. Jacob, proszę cię. No co się to stało? No proszę cię. U mnie tak samo, dobra. No stary, masz Słuchaj. Tylko... Czekaj. Jeden zły wybór tak naprawdę. A czy ten zły wybór jest może pod numerem... 4? Czy zły jest? Tak. Nie jest zły. To 4 poproszę. Masz. No i definitywnie. Na zdrowie. No nie! Okej, okay, a ty się teraz skup, bo jest tutaj bardzo jeden dobry wybór, który by mi idealnie pasował. Więc skup się, proszę. 5. Masz piątkę. Nie no, jego nie wybieramy. Dobra, lecimy dalej. Co bierzesz? 3 u ciebie. Ej, mam raz, dwa, trzy, trzech kamów, a mam formację bez kam. No i bardzo dobrze. To jedynkę weź. Jedynka, okej. Okay. O, ten jest szybki. Dalej. Ten jest szybki, weź go. Okej, okay. No to ten chodzi ci o tego pierwszego, nie? Nie. No to jego wybieram. Nie, on jest najwolniejszy tutaj. Ten gnój ma 40 tempa. No to będzie, wiesz. Ała. O, ale się uderzyłem. O kurde. No to widzisz, kontuzja. To właśnie za to przeklinanie na tego nasze gnój przeklinanie. To nie przekleństwo. Narzekanie, no, narzekanie na zawodnika. Kontuzja. Ja z kontuzją gram. Trójkę weź. No proszę, cię. I teraz okay. Ostatni u mnie. Trójkę? Tak. Ostatni u ciebie, ostatni u mnie. No to ostatni u ciebie niech będzie, ale te karty są słabe. Piątka. No dobra. Piątka, to u ciebie jedynka. Masz wszystko? No nieźle. Mam dobra. Wszystko. Kapitana już sobie, trenera sobie wybierz jakiego chcesz i... O, Kloze trener. Co? Ja sobie wybiorę, uwaga, Lamparda. Dobra. No dobrze, zobaczmy ile zgrania uda się z tego wycisnąć, bo to nie jest takie proste. Jestem bardzo ciekaw. To co, układamy i widzimy się za chwilkę. Układamy, dokładnie. Co tam masz ciekawego? Dobra, słuchaj, no to widzowie widzą mój skład. Ja mam 23 zgrania. Nie wiem, czy teraz chcesz zobaczyć, czy dopiero później zobaczysz. W sumie zobaczysz później, potem mój skład, później, nie? Tak. No, na pewno też możemy sobie robić zmiany, więc te zmiany u mnie się pojawią. Wejdzie ten i prawdopodobnie ten i ten. Ta piątka tutaj. Ja tak nie mam kogo widział. Wpuścić w ogóle. W ogóle nie mam jednego zawodnika chociaż, którego bym chciał wpuścić. Tak? Tak. Ja, no to nie, to ja postawiłem na eksperyment socjalno-społeczny i gram bez zgrania. Mam 5 zgrania. A ja gram ze zgraniem. No zobaczymy. Jeszcze mógłbym spróbować tutaj go rzucić. Co mi coś da? Nie, nic mi to nie da. Możemy nie się szukać chyba. Możemy się szukać. No to co, do roboty. Dobra. Aha, ja czekam, aż twój skład się wyświetli, a tu jest... Nie, podoba teraz, ci się dobra, to, czy ci się podobało nie podoba mi się, absolutnie nie podoba mi się to. Ale dobra, zobaczmy. Dobra, sorry. Varan, nie! Co ja to zrobiłem? Solskiera masz? Co? W salach? Skąd ty masz Solskiera? Ja ci go wybrałem? Nie, to był kapitan akurat. Okej, okay, no dobra. Przynajmniej ty. Sorry, Lachu, od razu muszę zmiany porobić. A ruch, bo to nie ma jest problemu. Koniec. Nie jest jeszcze koniec. No dobrze, fajne mam różowe stroje. Powiedz, że mam fajne różowe stroje. Jakie różowe? U mnie masz inne. A, no tak, zapomniałem, że przecież... Ty no! O, gbola, pięknie! Noga poleciała dalej. Okej. Okay. Jacob przynajmniej się odzywa, bo jak z kamykiem gracie, to jest cisza. Dawaj! Stary, bo ja tutaj, wiesz, kamyk musi wygrać, a potem i tak przegrywa. Chyba, że ten, nie no. Nie, bo kamyk potem powie, że się bardziej się spoci na nagrywkach. Tak mówiłem właśnie ostatnio, że początki FIFA są o tyle fajne, że nie znamy jeszcze skryptów jakby, nie? O, ja znam jeden. Przetestuję go na to. Znaczy nie skrypt, ale taki powiedzmy... coś, co... na samym początku strasznie siadało. Zobaczymy. Karny! Co?!
Żartuję. No bo już myślałem, nie? Co? Te, panie, prostopadła górą grana. Stój. Kurde, o, tam do góry to miało być. Ale ty to chciałeś zrobić, czy nie? No niezbyt. No właśnie, no tak, tak to wyglądało, że tak nie do końca chyba tak miał ten. O, ale wbiegł przede mnie. Później. No ten Romagnoli solidny, wolny, ale solidny. Patrz. No i właśnie o tym, to jest to, nie? To jest to, co chciałem na tobie zrobić. Te są porąbane, jak one wchodzą, te przecież techniczne z tej odległości. Ale poszło, ty. Niewiarygodny, przysięgam ci. Większość ci wejdzie, jak trochę dodasz więcej siły. Właśnie... Hypermotion 2.0. Hypermotion. Dobra, Son, lecisz. Wydaje mi się, że ma takie nogi grube w ogóle. Co jest? Aha, co tu się od bandy można grać? Kurde, ciasno to jest strasznie. Ciasno? Ja właśnie wydaje mi się, że mam straszne dziury w obronie. Salah, nie! Prawa noga? Prawa noga, Salah! Co jest? Widzowie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Myślałem, czyli bez zgrania trzeba grać, walić to wszystko. Ja nie czuję w ogóle różnicy. Oni mają niby te 5 zgrania, nie? Takiego. Kiedyś to było 5 zgrania. Dawnego 5. Dawnego. No, pierwsza połowa. Na razie nie po mojej myśli, powiem szczerze. Oj! Romagnoli. No, uczyłem się wczoraj robić ślizgi, wiesz, przez 20 minut, także. Że wiesz co jak, prawda? Coś czuję, że bramka no, padnie. Popatrzcie, no co jest... O, bo myślałem, że nie złapię. Nie, idź stąd. Nie, to jest gol. No, jest! 45 minuta, nie? Tak, jest. Doliczona jedna, ale w druga 30. I koniec teraz. Dobra, Muriel, no, pięknie. Ale pokręcił. Nawiązałem walkę, bramka do szatni, o to chodzi. Kurde. Szkoda mi trochę właśnie, jak Fede Valverde na informie ma tylko prawe skrzydło, RW tylko, nie? A nie rozumiem właśnie tego, czemu... Bo normalnie on ma jeszcze, nie? Tak. Bo on... Środek. Środek. Właśnie na informie powinno być przynajmniej to, co ma na tym, na karcie. A jeszcze ewentualnie dodatkowe coś, nie? No właśnie, bo ja chciałem go bardzo kupić. Myślę, kurczę, biorę od razu do środka. O kurde, no. Tu chciałeś? Tak. No, uderz to! Ustawiam się jak mogę. Na 3 razy, nie udało się. Nie udało się. Ale też nie była to aż taka czysta pozycja, żebym był jakoś tutaj zły na to. Varane, oddaj. No, ej, ale ten gościu na środku obrony też jest spoko. Kurde, kogo ty masz oprócz Varana jeszcze? Nie wiem. Nie! Tak. Jak tak, to nie. Przeszło! Pięknie, na centymetry zagrane. Nkunku w końcu coś ciekawego. I teraz jest akurat nie doszedł do tego ten gościu, którego chwaliłeś, że dobry. Tak, no i wiesz, to jest taka taktyka, nie? Pierwsze pochwali. Ajajaj. A on się potknął gdzieś wcześniej już. Bo Vázquez do końca próbował, ale... Z 2-0 na 2-2, do klasyczek. No. 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 Nie, lobikiem, nie gadaj. Lobikiem. I kurde, wychodzę. Stare czasy wróciły. Ole Gunnar. Ja ależ to wyszło. A byłem teraz ciekaw, czy ci tu wejdzie, bo tak szła. Ale na ryzyko, znaczy też nie, pierwszego bloba w ogóle strzeliłem w FIFA 23, więc... Czekaj, jest miło. Czy ja mogę tutaj kogoś... No nie mam kogo wpuścić nawet, no nikt tu nie potrafi... Kurde, niedobrze. Jak to wyjął? Jest. Kogo ty masz na bramce? Kobel. Sobel, kurde, co wyjął? Sobel wyjął. Taki dohal, że wyjął, co? Si. A na temat nohali to ja wiem coś o tym. No, o! Tu,
Jest, jest. Krążył i wykrążył. Próbuję, szukam, ale nie mogę. O, Silva? Nie, nie, weź go. Jest. Dawaj, dawaj, Son. No nie, no nie, tu, no nie, tu, tu, no nie. Tak, ale się wylał. Stary, jak? Powiedz mi, proszę. Ale się wylał. Powiedz mi, proszę, jak to się teraz stało. No wylał się w ciul. No chyba, o ile nie było rykoszetu. Przed chwilą gość obronił coś takiego, wow. A teraz puszcza takie. Zostaw tak. Powtórkę, proszę cię. Hyper motion. Okej, ja mam jakiś niebieski ekran. No nie było rykoszetu. Tak mi się wydaje. Co jest grane? Dobra. Łukasz. Nie, 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 nie masz, nie możesz, nie, nie możesz. Drugi raz się wylał. Co, czemu on broni w drugą stronę zupełnie? Ja w to nie wierzę. To są dwa takie, no ten może jeszcze bym puścił, ale... No nie, ten jeszcze bardziej napełnić poprzednie, ale... I po co wam zgranie? Nie, no ja muszę zobaczyć te dwie bramki, przykro mi, nie, jakby... Znaczy, mi, jest mi... Gratulacje, natomiast to, co... Ale mam bekę z tego bramkarza, stary. Czekaj, aż sam zobaczę. Malen, to Malen ma jakieś zaczarowane strzały, Malen nie? W dwie minuty, dwie bramki. Ale tą pierwszą, w sensie tam na 3-3 chcę zobaczyć. No nie, no ja zrobiłem ball roll i tyle. Nie, stary, przysięgam. To nie powinno wejść. No ja się zgadzam. No co zrobił ten bramkarz? Co bramkarz robi? Dobra, tutaj nie ma nic. No nie, no tam już było za blisko w tej kolejnej, więc tutaj okej, to rozumiem, nie? On się jakby odsunął od aczkolwiek tej... też jest tak, no... Już no patrzę. Dobra, ale to było tak blisko, że powiedzmy, że... Ale czemu chciał wybić tą nogą dalszą? No, nie, no tutaj też spieprzył. Co to za... Tak by siaty nie chciał dostać. Tak, no coś takiego, ale... On się tam w kostki kopnął. Ale zamiast tą prawą nogę wyciągnąć do tego, nie? To on lewą jakby chciał to wybić. Położyć się po prostu, a nie... W sensie rzucić, a nie położyć się na dupę. Widzowie, jakby... Lachu specjalnie to z tym Malenem zrobił. Ja nie wierzę, że to nie jest jakiś... Cheat. A, draft token pack. Przynajmniej tyle. No cóż, no... Tak to jest właśnie z tymi chłopakami z ekipy Fantazy. No na razie jest dobrze, rekord 2-0. Widzowie, ja nadal wnioskuję o taki pół remis, nie? Zagramy rewanż jeszcze na spokojnie. Zagramy rewanż, dokładnie. Jacob, dziękuję w takim razie za piękny drafcik. Dziękuję, bardzo za mi się podobało. Malen jest cudowny, a my... Ale będziemy... dużo się działo przynajmniej, nie? No, ja już myślałem, że przegram, no ale wiesz, to jest FIFA. Widzimy się w kolejnym Mordki do następnego i Piona. Kupujcie Malena, bez zgrania nawet. Na